Wersja oprogramowania 1.6 zawiera kolejne zmiany dla funkcji STOMP. Znasz tą funkcję do zatrzymywania działających phaserów. Wybieram spoty. Mam kolor i pozycje zapisane w sekwencji. Widzisz działające Q numer 1. Wybieram spoty i uruchamiam phaser kolorów, na przykład blue-white. Działa i zapisuję go w Q2. Store. Sekwencja i Create Second Queue. W Q3 phaser koloru powinien być wyłączony i chcę wrócić do koloru czerwonego. Za pomocą stomp wracam do ostatniej użytej wartości statycznej, którą był kolor czerwony. Wybieram stomp, please lub wybieram kolor. Urządzenia wracają do ostatniej statycznej wartości, czyli koloru czerwonego. Zapisuję to teraz w sekwencji. Clearuję i mogę sprawdzić sekwencję. Wciskam GO. Plus. Wybieram sekwencję. Działa phaser. GO. Plus. I wracam do koloru czerwonego. Działanie zmienione ponownie. Nie wracam do wartości domyślnej, ale do ostatnio użytej wartości, co znacznie przyspiesza programowanie. Tak samo działa programer. Włączę relatywny phaser koła. Mogę zmienić absolutną pozycję. Wybiorę stomp. I position. Relatywny phaser przestaje działać, czyli pozbyłem się wszystkich kroków i wracam do ostatnio użytej pozycji w programerze. Jeden ciekawy dodatek to podwójne kliknięcie na preset. Uruchomię phaser ponownie. Widzisz, że działa wokół pozycji do góry. Chcę wrócić do pozycji center. Pierwsze wciśnięcie i phaser działa wokół pozycji center. Drugie wciśnięcie presetu wywołuje stomp, zatrzymuje koło i przechodzę do pozycji center, statycznej pozycji bez phasera. Podwójne wciśnięcie presetu kasuje wszystkie kroki oprócz pierwszego i wywołuje statyczną wartość.